Chłopaki z Zyberem przeszli kawał życia, a teraz jakiś plecak. Poruczniku, pan się zapomina. Przepraszam, panie majorze. Żądło ma dość bujną przeszłość, ale jedno co, to na pewno, że potrafił też skrzywdzić człowieka. Skrzywdzić najbliższą osobę. I z tym jedzie nagle na wojnę. Jest to pewnie jego ucieczką. A jednak stracił żołnierza. Tak jak i ty. Jeszcze nikogo nie stracił. Czyżby? Wyjątkowy z ciebie kutas, wiesz? Ja na przykład taki nie jestem. Mam nadzieję, że nigdy też tak nie zrobiłem, żeby aż tak mocno kogoś skrzywdzić. I nagle uczę się od tej postaci, że ona jedzie i ten bagaż cały czas się za nią ciągnie. Wiedziałaś, że tu jestem, że jadę z tą zmianą, więc skoro też tu jesteś... To... Naprawdę tak myślisz? Justyś, nie było nam kiedyś tak źle przecież. Żądło, ja nie przyjechałam tutaj dla ciebie. Zrozum. Są konsekwencje, za które płaci się bardzo dużą cenę. I myślę, że to jest największa dla mnie nauka, jeżeli chodzi o postać Żądła, która właśnie też rozróżnia mnie jako Tomka w postaci, którą gram. Porucznika dopadają kompleksy? Przy plecaku kompleksy może mieć tylko drugi plecak. Powinien pan już iść, panie poruczniku. Co chciałeś zrobić? Żołnierzu! Wyprodukowany przez Canal Plus nowy serial Misja Afganistan. Pierwsze dwa odcinki w niedzielę 14 października od 22:00.